Blisko pole karne. Ale pudło. I mamy remis. Grzegorz Krychowiak. To może dać prowadzenie. Świetny dribbling, imponujący slalom między obrońcami, ale co z tego, skoro spudłował? Pokazał niesamowitą technikę, ale zabrakło mu zimnej krwi do wykończenia akcji. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Piotr Zieliński. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Może stąd strzelać! Nie ma gola. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Mamy zmianę na naszych ekranach. W tym czasie powtórka jego bramki. I pozostaje 8 minut do końcowego piska sędziego. Wciąż remis, czas mija. Kto wygra? Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Wspaniała okazja! Glik. Piotr Zieliński. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Znowu celne podanie tego zawodnika. Doskonale zagrał. Uderzenie. Piłka w rękach bramkarza. Przejęli piłkę, popatrzmy. Strzela! Nadal remis, a to zasługa bramkarza. Mogą spróbować dowieść ten wynik do końca spotkania, albo kto wie, wywalczyć coś więcej. Świetne, prostopadłe podanie. Ależ olbrzymia presja. Teraz mają szansę. Będą mieli rzut rożny, ale tylko sekundy do końca meczu. Groźnie, ale zdążyli na czas. Będzie strzelał. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Koniec meczu. Sezon. Teraz na naszych ekranach dzisiejsze ustawienie Schalke Gelsenkirchen. Taka konfiguracja zawodników to system 3-5-2. Myślisz, Jacek, że trener... To nie był czysty wślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Puntelar. Popatrzmy, Schalke, może być groźnie.
Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Stambuli. I mamy aut na wysokości pola karnego. Szalkę przed szansą. Dobra pozycja do oddania strzału. Stambuli. Jest okazja. Piękna interwencja. No i mają rzut rożny. Stracili piłkę. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ribery. Ebedes. Konoplianka. Gajs. Di Santo. Gorecka. Gajs. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Alaba. Oliveri. Javi Martinez. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Szalkę w natarciu. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Czeka teraz na partnerów. Konoplianka. Odrzut z autu rozpocznie Szalkę. No, już blisko pole karne. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Robben. Alaba. No, może być groźnie. Szansa! Za moment gra rozpocznie się od bramki. Vidal. Javi Martinez. Lewandowski. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Gorecka. Stambuli. Spójrzmy na to podanie. Alaba. Vidal. Wszystko na jeden kontakt. Ładna wymiana podań, ale przerwana przez rywala. Jest okazja, by uderzyć. Stambuli. Gajs. Teraz Lam. Robben. Lewandowski. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Centra do Lewandowskiego. Zdążył w ostatniej chwili.
Sędzia odgwizduje spalonego Roberta Lewandowskiego. W Stambuli. No, z tego miejsca można strzelać. Po pierwszej części. Veltins Arena. Kibice są gotowi. Sędzia za chwilę rozpocznie drugą część spotkania. No i udało się odzyskać piłkę. No i Lam. Przyjął i odgrywa z powrotem. W Stambuli. Interowi udało się wreszcie zrealizować transfer, o którym ostatnio było głośno. Kwota odstępnego nie jest znana, ale nowy nabytek na pewno bardzo się klubowi przyda. Popatrzmy, Schalke, może być groźnie. Czy potem strzale będą prowadzić? Manuel Neuer uratował zespół przed stratą bramki. Di Santo! Gol! Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. Ich prowadzenie zapewne zszokowało przeciwników. Chyba nikt się tego nie spodziewał, a tu proszę, zdobywają gola. No, w końcu jest gol, ale trzeba było czekać aż do drugiej połowy. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Gorecka. Hummels. A teraz Robben. Thiago. Minęło 15 minut drugiej połowy. Vidal. Czekają nas zmiany. Ciekawe, jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Blisko pole karne. Obrońca blokuje tę centrę. I mamy rzut rożny dla Bayernu Monachium. Javi Martinez. Uderzenie w stronę bramki. Popatrzmy, będzie rożny dla Bayernu. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Jerome Boateng. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. No, będzie gol? Ależ wspaniale. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Kingsley Coman. Próbował, ale nie udało się. No, dobry odbiór po stracie piłki. Thiago. Robi się niebezpiecznie. Opłacił się pressing. Piłka przekroczyła linię boczną boiska. Mimo, że próbują mu zabrać, cały czas utrzymuje się przy piłce. Lam przechwycił.
Geis. Końcowy rezultat w tym meczu to wciąż sprawa otwarta. Schalke rozpocznie od wolnego. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Już blisko pola karnego. Konoplianka. Mają teraz okazję. Przechwycił dośrodkowanie. Sam! No, wyręczył teraz bramkarza. No, strzela! Mamy rzut rożny. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Sam! Świetnie interweniuje. Huntelaar! Bramkarz ratuje ich od katastrofy. Tak jest, gdyby padł gol, byłoby po meczu, więc należą mu się brawa. Vidal. Konoplianka. Hebedes. Brawa dla Schalke. Se va a decir.
Roma, Roma.